Ten rok, rok 2022, to rok wyjątkowy dla naszego miasta. Obchodzimy stulecie portu gdyńskiego. Tą rocznicę w naszym muzeum świętujemy właściwie od początku roku. Dzisiaj, właściwie w tym wyjątkowym dniu, 23 września, w takim bardzo symbolicznym dniu, kiedy dokładnie 100 lat temu Sejm Rzeczypospolitej II uchwalił ustawę o budowie portu w Gdyni, otwieramy kolejną wystawę poświęconą historii portu gdyńskiego i historii powstającego przy nim miasta. Tym razem tą historię portu i miasta opowiadamy oczami fotografa Henryka Poddębskiego, który w swoim życiu odwiedził ponad 700 miejscowości. Wykonał ponad 20 tysięcy fotografii. Fotografie, które przedstawiamy, odbitki fotograficzne, które przedstawiamy na naszej wystawie, zostały wykonane z oryginalnych negatywów autorstwa Henryka Poddębskiego, które są w naszych zbiorach. Henryk Poddębski podróżował po Polsce i zawitał również do Gdyni. Na zdjęciach Henryka Poddębskiego Gdynia jest miejscowością nowoczesną, stąd ten tytuł nasz, Wymiary Nowoczesności. Tu już pokazujemy port funkcjonujący, wyposażony w nowoczesne urządzenia przeładunkowe, takie jak wywrotnica wagonowa, taśmociąg do przeładunku węgla, czy nowoczesne budynki portowe, nowoczesna funkcjonalna architektura modernistyczna. Może zobaczyć wymiary nowoczesności w Gdyni, które widzieli odbiorcy fotografii Poddębskiego, które znajdowały się w przewodnikach, w prasie, były kolportowane właśnie w pocztówkach i może właśnie zobaczyć przede wszystkim to, jak była rozumiana nowoczesność w II RP w latach 30. i jak była kreowana tutaj też polityka morska, którym elementem był wymiar propagandowy również zdjęć Henryka Poddębskiego, ale przede wszystkim jaki wizerunek kreował autor. Chcemy też zwrócić uwagę odbiorcy na to, że to właśnie fotograf decyduje, co my widzimy. I żeby troszkę bardziej uwrażliwić nie tylko pod względem estetycznym, ale też pod względem kontekstualnym na to, co my widzimy dziś.